Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Nowym Tomyślu, na konferencji prasowej kandydatów w wyborach do parlamentu, kandydatów w wyborach do Sejmu z Koalicyjnego Komitetu Trzecia Droga Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również kandydata w wyborach do Senatu z Paktu Senackiego. Szanowni Państwo, w czasach, kiedy mamy na co dzień kłótnie z prawej, z lewej strony, nasi kandydaci proponują trzecią drogę. Dość kłótni, do przodu. To jest nasze hasło, które nam przyświeca. Po to, żebyśmy zmieniali Polskę, żebyśmy rozwiązywali realne problemy mieszkańców Polski, naszego regionu Wielkopolski. Myślę, że to jest to przesłanie najważniejsze. Jest bardzo wiele spraw do rozwiązania. Mamy problemy przecież i w rolnictwie, również ze środkami z Unii Europejskiej, dzięki którym przez wiele, wiele lat rozwijaliśmy nasz region i widać to właściwie w każdej wielkopolskiej gminie, również tutaj w Nowym Tomyślu. Przedstawiamy Państwu kandydatów, którzy mają doświadczenie parlamentarne, tak jak w przypadku pana posła Krzysztofa Paszyka czy pana senatora Jana Filipa Lipickiego. Mają doświadczenie samorządowe, tak jak w przypadku pana Ryszarda Napierały, który jest radnym województwa wielkopolskiego, wcześniej był burmistrzem Opalenicy, pracuje w samorządzie. Są osoby na naszej liście, które mają doświadczenie jako przedsiębiorcy, rolnicy, pracują w różnych organizacjach. To są ludzie stąd, na co w sposób szczególny zwracamy uwagę, a więc znają problemy swoich małych ojczyzn, swoich gmin, swoich powiatów. Nie są to osoby przywiezione gdzieś z Polski, więc to są osoby, które na co dzień wsłuchują się w głos mieszkańców i wiedzą, z jakimi problemami ci mieszkańcy się borykają i jak te problemy mogą rozwiązywać. Jako wicemarszałek województwa wielkopolskiego na co dzień od wielu, wielu lat mam okazję i zaszczyt współpracować z osobami, które znajdują się na liście Komitetu Trzecia Droga i mogę Państwa zapewnić, że głos oddany na tych kandydatów będzie głosem dobrze zainwestowanym, będzie głosem, który będzie owocował w dobrą, merytoryczną pracę w parlamencie bez kłótni, bez sporów, po to, żeby rozwiązywać realne problemy Polaków. Szanowni Państwo, oto kandydaci z Komitetu Wyborczego Trzecia Droga i listę w tym okręgu otwiera pan poseł, wieloletni poseł, wcześniej przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, osoba bardzo doświadczona, pan Krzysztof Paszyk. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie marszałku, przede wszystkim za dobre słowo pod moim adresem skierowane. Chcę, szanowni państwo, przedstawić przede wszystkim kandydata, który reprezentuje ten powiat, reprezentuje mieszkańców tego powiatu, a który przyjął zaproszenie, za co mu jestem bardzo wdzięczny, na listę Komitetu Trzecia Droga. Tym kandydatem jest pan Ryszard Napierała. Ja myślę, że jest jedną z niewielu osób, do której bardzo pasuje to określenie, że nie trzeba go przedstawiać. Panem Ryszardem Napierałą trzeba się chwalić ze względu na jego dokonania, na jego życiorys. Nie ukrywam, że mieliśmy okazję poznać się wiele, wiele lat temu, ale któż lepiej, jak pan Ryszard Napierała, nie zna realiów funkcjonowania dzisiaj bardzo ważnej przestrzeni, jaką są samorządy, bo i wieloletni burmistrz Opalenicy, ale potem również przez jedną kadencję sekretarz powiatu nowotomyskiego i już nie po raz pierwszy radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. My dzisiaj mamy odwagę powiedzieć, i to w kontekście właśnie pana Ryszarda Napierały, że wybory parlamentarne będą pierwszą turą wyborów samorządowych. To w trakcie tych wyborów my zdecydujemy, czy w ogóle przetrwa samorząd w tym kształcie, jaki go znamy, czy dalej będzie cieszył się niezależnością finansową i odpowiednim spektrum kompetencji, no czy też podzieli rolę i znaczenie samorządu, który na Węgrzech dzisiaj jest tak naprawdę tylko organem reprezentacyjnym władzy publicznej, bez żadnych realnych działań, bez realnego wpływu na przestrzeń, na przestrzeń publiczną. Bardzo się cieszę, że powiat nowotomyski na naszej liście reprezentuje pan Ryszard Napierała, bo to jest niezwykle wzmocnienie tej listy. Ja nawiążę jeszcze
dwóch zdaniach do tego, co pan marszałek powiedział. O naszych kandydatów nie trzeba się bać, że będą w jakiś sposób sprzeniewierzać się tym zobowiązaniom, które dzisiaj podejmują i co do programu, i co do swojej pracy, ponieważ każda nasza kandydatka, każdy nasz kandydat i w tym okręgu, i w całym kraju jest bardzo silnie związany ze swoją lokalną społecznością. A nikt lepiej nie patrzy na ręce jak przedstawiciele lokalnej społeczności. To jest, myślę, największa gwarancja i rękojmia tego, że warto oddać głos na kandydatów trzeciej drogi, że to nie będą głosy zmarnowane na osoby, które gdzieś wyjadą sobie na drugi koniec Polski, że zmienią sobie przynależność partyjną. My jesteśmy naprawdę bardzo wierni temu, o czym mówimy przed wyborami. Tak jak pan marszałek powiedział. Chcę wspomnieć jeszcze na jedną kandydatkę, która jest również związana z powiatem nowotomyskim. Pani Agnieszka Linkiewicz-Mendel też była w poprzedniej kadencji samorządu skarbnikiem powiatu. Też wielokrotnie pokazała swoje zaangażowanie. Będziemy za chwilę z nią się widzieć w Grodzisku, ale też wskazuje, bo jest to osoba tu znana. 6 gwarancji trzeciej drogi, a więc zobowiązań, które dzisiaj składamy wyborcom. Po pierwsze, czas na przedsiębiorców. Dobrowolny ZUS, jak również ten mechanizm płatności faktury VAT dopiero po uregulowaniu tak naprawdę płatności za tą fakturę. To jest pierwsza rzecz, to jest ważna rzecz. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, 60 dni oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty albo zwrot za wizytę u lekarza prywatnego. Dosyć z tym, że po rok, półtora, 5 lat są terminy czekania na specjalistę. Jeśli chodzi o polskie rodziny, o finansowanie polskich rodzin w kontekście tej fatalnej demografii, no niestety te programy socjalne dzisiaj zbankrutowały, które są oferowane przez rząd. Proponujemy coś takiego jak rodzinny PIT, a więc im większa rodzina, tym mniejszy podatek. Przy 2-3 dzieciach tak naprawdę już podatek tylko symbolicznie odprowadzany. Musi się opłacać w Polsce mieć dzieci. Dzisiaj z tym jest bardzo różnie. Tania, czysta energia. Rządzący 8 lat temu zaniedbali zupełnie inwestycje, chociażby w sieci przesyłowe. Dzisiaj jaka jest sytuacja także na ziemi nowotomyskiej. Wiele osób produkuje ze swoich instalacji prąd. No i nie ma tego prądu, gdzie odesłać, bo niestety sieci nie funkcjonują. I jesteśmy jedynym komitetem, to jest ten szósta gwarancja, który bardzo mocno stawia na pomoc osobom niepełnosprawnym. Mamy przygotowaną ustawę o asystencji osobistej. To jest dzisiaj standard w cywilizowanym kraju, że każda osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc właśnie w takiego asystenta, który jest zatrudniony przez państwo. Chcemy do tego dążyć. Dzisiaj wiele osób niepełnosprawnych jest wykluczonych z życia, bo nie ma tej pomocy. My to chcemy zmienić. To pokrótce, jeśli chodzi o nasze gwarancje programowe. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz bardzo proszę pana senatora Jana Filipa Lichwickiego, który jest senatorem z tego okręgu, jest bardzo aktywnym senatorem nie tylko w parlamencie, ale jest aktywnym w swoim okręgu wyborczym. Bardzo proszę, tak, panie senatorze. Proszę bardzo, panie senatorze. Nie ma problemu, dobrze. Nie, okay. Szanowni państwo, ja może chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć tak, jak państwo wiecie, ja tutaj jestem senatorem z tego okręgu wyborczego, także z tego powiatu od 12 lat. Mam trochę zamiłowania do statystyki, więc chcę powiedzieć, że dzisiejsze nasze spotkanie tutaj w Nowym Tomyślu jest 286. wydarzeniem w tej kadencji Senatu, w którym biorę udział w moim okręgu wyborczym. I mówię o tym także dlatego, że często mnie pytają ludzie, także w Nowym Tomyślu, ale w innych miejscach, w innych powiatach, dlaczego trzecia droga? I ja to trochę przyrównuję do takiej sytuacji, z którą przez te 12 lat spotkałem się w niektórych samorządach, że byli tacy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, którzy przez wiele kadencji rządzili i wydawali się nie do pokonania. I nagle przychodził taki dzień, w którym nagle ku zaskoczeniu wszystkich
ten włodarz przegrywał i to z kandydatem dość niespodziewanym. I zawsze wszyscy sobie zadawali pytanie, dlaczego tak się stało. I moją odpowiedzią było to, że po prostu dorosło pokolenie, które mówiło, jedyny wójt, jedyny burmistrz, którego znamy, to jest ten właśnie. Chcemy coś zmienić, chcemy doświadczyć czegoś innego. I jestem przekonany, że w tym wymiarze ogólnopolskim trzecia droga jest odpowiedzią na taką właśnie sytuację, że dzisiaj ci, którzy pójdą pierwszy raz głosować, bo skończyli 18 lat, mówią sobie, całe życie polityczne, jakie znamy, to jest rywalizacja i walka pomiędzy Platformą i PiS-em. Chcemy spróbować czegoś innego. I na to zapotrzebowanie, które moim zdaniem się rodzi, odpowiada trzecia droga. Na wyjście z tego trwającego od 18 lat sporu. I kwestia druga, kwestia dotycząca samorządu. Ja mam akurat tutaj asystenta, który jest z Kirgistanu, ale miałem wiele różnych kontaktów, także z krajami na wschód od Polski. I zawsze, kiedy się tam jechało, to takim tematem, który wszystkich interesował, był samorząd. Oni chcieli zobaczyć, jak nam się w Polsce to udało zrobić, że na przykład małe wspólnoty mają swoje własne pieniądze. No niestety trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 8 lat tą sytuację ograniczono. W dużej mierze sprowadzono ją do sytuacji właśnie dość podobnej do tej w tych krajach, które chciały to nasze doświadczenie samorządowe skopiować. Dzisiaj bez żadnej żenady trzeba znać parlamentarzystę albo jakiegoś innego wysoko postawionego reprezentanta partii rządzącej, żeby otrzymać konkretne pieniądze. One nie idą z rozdzielnika, one idą na podstawie znajomości z tym czy z innym politykiem. I te wybory, które przed nami, są także o tym. Są o tym, czy wracamy do sytuacji, w której konkretnej wspólnocie samorządowej pieniądze należą się z racji przepisów, z racji ustawy, czy też, żeby je zdobyć, trzeba czapkować przed tymi, którzy tutaj są parlamentarzystami czy innymi wysokimi urzędnikami tej grupy, która aktualnie rządzi. I o tym będą te wybory. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę o zabranie głosu pana Ryszarda Napierałę, który jest kandydatem stąd, z powiatu nowosobyskiego. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Państwa, cóż można dodać od tego, co powiedzieli moi przedmówcy? Zapytano mnie ostatnio, dlaczego wśród tych postulatów najważniejszych, najbardziej eksponowanych przez trzecią drogę, tak mało jest samorządu. Chociaż jak okazuje się po tym, co powiedział pan senator, to tylko pozornie jest brak zaznaczenia roli samorządu. Ale proszę państwa, czym jest samorząd? Samorząd jest silny tym wszystkim, o czym mówił pan poseł Krzysztof Paszyk. Wszystkie te grupy ludzi, na rzecz których, w stronę których spoglądamy, na rzecz których chcemy dokonać zmian, tworzą samorząd. Samorząd będzie wtedy silny, kiedy będzie niezależny. Silny samorząd, silna społeczność, silne społeczeństwo. Myślę, że a silne społeczeństwo to silne państwo, autentycznie silne siłą ludzi, a nie wyimaginowanej jakiejś siły, o której możemy tylko mówić i nic z tego nie wynika. Dlatego myślę, że mając takie doświadczenie samorządowe, jakie stoi za mną, o czym też miałem z przyjemnością okazję usłyszeć od moich przedmówców, chcę również wnieść tą myśl, która z samorządu wypływa, aby w Polsce zwyczajnie było po prostu lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest z nami jeszcze pan Krzysztof Gurdy, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowym Pomyślu. Panie prezesie, również panie marszałku, dwa słowa tutaj do ludzi. Proszę państwa, stoję między ludźmi, którzy są naprawdę aktywni. Dlaczego potrafię to w ten sposób ująć? Nie tylko reprezentuję Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale reprezentuję również najmniejszą gminę tego powiatu. I proszę sobie wyobrazić, że te osoby, które dzisiaj kandydują, a więc pan senator, pan poseł, pan marszałek oraz nasz znakomity kolega Ryszard, to są ludzie, którzy na co dzień również odwiedzają takie małe środowiska jak gmina Miedzichowo. Gmina Miedzichowo liczy 3800 mieszkańców, więc biorąc tak globalnie, nie bardzo jest tam
kogo pozyskać jako wyborców, a oni tam są, oni nam pomagają, oni tam są z nami na co dzień, więc wydaje mi się, że tu nie ma żadnych wątpliwości, że to są właściwe kandydatury i ja z całą stanowczością będę w moim środowisku i nie tylko w moim środowisku, w całym tym okręgu wyborczym namawiał ludzi, którzy chcą właśnie tej zmiany jakościowej, nie tylko kłótni, koncyliacji, ale działania. Namawiał będę na głosowanie na proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania z Państwa strony, to bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to dziękujemy serdecznie Państwu za przybycie na naszą konferencję prasową i do zobaczenia na szlaku, bo pewnie jeszcze będzie ku temu okazja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.